Szczęść Boże, Maria Kaliściak, zapraszam na prognozę pogody. W nocy najchłodniej w Moskwie minus 1 stopień, cieplej w Atenach 13. Jutro z kolei pogodnie w zachodnim pasie kontynentu. W pozostałych częściach Europy chmury z możliwymi opadami deszczu. W Moskwie śnieg i tam również najchłodniej 2 stopnie na plusie, cieplej na południu 17-18 stopni. A w Polsce czeka nas dość chłodna noc. Na termometrach od minus 1 stopnia na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu do maksymalnie 2 na północy i zachodzie. A początek tygodnia nie będzie taki zły. Na słońce mogą liczyć mieszkańcy Lublina, Rzeszowa, Kielc i Krakowa. W pozostałych regionach nieco więcej chmur, ale padać nie powinno. Wyjątkiem będzie tylko Pomorze, gdzie przewidywane są lokalne opady deszczu i mrzawki. I w tych regionach będzie też najchłodniej 6-8 stopni. W pozostałej części kraju spodziewamy się 9-10 stopni na plusie. Powieje słaby wiatr z zachodu i północy, ciśnienie nieznacznie wzrośnie, a na barometrach około 1010 hektopaskali. A teraz to wszystko, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.